Ja się chcę z wami podzielić dwoma rzeczami. Najpierw taka sprawa z nabożeństwa. To dotyczy kogoś z was. Stoisz przed taką sytuacją życiową, gdzie jesteś po jednej stronie i nie wiesz, jak masz się przedostać na drugi brzeg. I zastanawiasz się i szukasz rozwiązania, ale musisz zadziałać tak jak Mojżesz. Musisz odwołać się do wewnętrznego człowieka i skorzystać z autorytetu, który otrzymałeś z racji swojego nowego narodzenia i uderzyć, a wtedy rozstąpią się te wody i wtedy musisz zacząć iść krok po kroku przez wiarę. Krok po kroku. Te wody będą się rozstępować, ale na jeden krok przed tobą, abyś cały czas chodził w wierze. I kiedy będziesz szedł, nie odwracaj się za siebie, nie wycofuj się, nie stopuj się w tym chodzeniu. Za tobą będą demoniczne hordy, które będą cię ścigały, ale dopóki będziesz chodził cały czas w wierze, do przodu, przed siebie, to pamiętaj o Bożej obietnicy, że te demony, które cię będą w tym ścigały, które będą chciały cię zatrzymać, to te wody je zaleją i one ci nie zaszkodzą w żaden sposób, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, jeżeli będziesz iść przez wiarę i idź tak krok po kroku, aż do momentu, aż przejdziesz na drugą stronę tego zagadnienia, tego problemu, tej sytuacji, przed którą stoisz. Także używaj autorytetu i używaj wiary. Nie ma innej możliwości, abyś przeszedł przed tą sytuację. To jest do kogoś, to jest pierwsza rzecz.